Halo, halo, siemanko, witamy was w Speedrow w Robloxie. I moi drodzy, słuchajcie, patrzcie na Gaenali. Widzicie Gaenali? Tak. Ja nie widzę, ale wy chyba dobrze widzicie, ponieważ mamy dwie perspektywy, żeby wam się łatwiej oglądało to, co rysujemy. A jeśli w ogóle nie wiecie, co to jest Speedrow, no będziemy rysować rysunki. I w sumie bez zbędnego gadania, bum. Okej, w takim razie pierwsza runda to... Kaczka? Ale cute! O mój Boże, ja już mam pewien plan, Okej, to w takim razie trzeba tutaj się postarać, żeby był ładny kolorek, proszę bardzo. Wiesz co, ja mam bardzo duży problem ze stworzeniem brązu takiego ładnego? Nie wiem, mam nadzieję, że to, co stworzyłam, będzie odpowiednie. Okej, ja tutaj na razie muszę kadłubek kaczki zrobić, proszę bardzo. Kadłubek! Kadłubek kaczki. Kaczka nie ma kadłubka. Jak to nie ma kadłubka? No przecież to kaczka... To nie jest kadłubek. Kaczka to jest kadłubek. Kaczka, co mi jesteś kadłubek? Co to ma w ogóle uwaga, ma być? Uwaga, mi się wydaje, nauka że ty biologii. Jesteś niemiły dla tych, nauka dla biologii. Kaczek. Kaczki dzielą się na kadłubki, kupry, głowy i dzioby. I płetwy. O, to tak dzielimy kaczki na takie kategorie. Przepraszam bardzo, czy to jest baj czoklet? Na zasadzie to czoklet zrobił? Jakby co to ma być? Tak, to jest praca naukowa wymyślona przez czokleta, zatwierdzona przez czokleta i opublikowana przez czokleta. Rozumiem, rozumiem. Kiedy po prostu startujesz na nowego nauczyciela biologii wszystkich naszych kochanych tutaj... osób. Jak mi tutaj moją pracę naukową zatwierdzą, bo z jakiegoś powodu dziwnego, nie wiem dlaczego, ale inni naukowcy stwierdzają, że ja nie mam racji, więc ja muszę poczekać, aż stwierdzą, że mam rację i wtedy będziemy Wiesz słuchaj co, działać. Ja mam nadzieję, że po prostu jakiś tutaj bardzo wykwalifikowana osoba, która będzie wiedziała więcej o kaczkach, powie, co to tak naprawdę się nazywa, nie jakieś kadłubki. O nie. Co ci się dzieje? Dzieje się mojej kaczce, próbuję jej namalować skrzydło i to mi coś nie działa. O. Dlaczego ci coś nie działa? Tu już mi działa, już nieważne, już nie działa. Wszystko jest dobrze z kaczką moją. Tak. Tak mi się czy kaczka jest wydaje. Bezpieczna? Czy kaczka jest wszystko... W ogóle, wydaje mi się, powiem ci szczerze, nie chcę się chwalić, ale uważam, że moja kaczka nie jest takim złym tutaj wytworem, że ja nie potrafię dosyć rysować, jakby jestem z tego powodu dumna, nie potrafię rysować tak dobrze, ale ta kaczka, powiem ci szczerze, no powiem ci, że kaczka. Na serio. Powiem ci, że moja kaczka jest też całkiem kacza. Tak? Moja kaczka jest całkiem kacza, powiem ci. To nie wiem, co to oznacza. Czy to znaczy, że jest dobrze? Na zasadzie, czy jest źle? No, jakby... No, że jest kaczopodobna, no. Wow, kaczopodobna, czyli jest taką kaczką, ale tak nie do końca. No właśnie nie, właśnie jest bardzo kaczką. Jakby ktoś na nią spojrzał, to spojrzy i pomyśli... kaczka. Tak? To dokładnie, dobrze. Dokładnie. Nie, no powiem ci, u mnie, ojejku, no to tyle jestem w stanie zrobić niestety. Dobrze, no to ja już mam moją kaczkę. Ja też mam moją kaczkę. Zastanawiam się, czy ktoś będzie w stanie ją odna... Moja kaczka, o mój Boże. Czemu mój nie ma dzioba? Czemu nie bo ma ona dzioba? Jest smutna! Bo ona jest smutna, ponieważ ona straciła dziób w wojnie kaczej w latach 1990 kaczej i... No wygląda nie. jak kaczka, ale taka kaczka, nie wiem, jakaś inny gatunek. Wow, to co chcesz na ten temat powiedzieć? Czy to jest kaczka, ale inny gatunek? No, to jest kaczka gatunku jakiegoś... O Jezu, ale brzydkie. Jaka ładna jest, kaczka. Jakie jedno całkiem gwiazdkę. Kacza. Nie, całkiem kacza, jedną nie uważasz? Gwiazdkę. Nie, to wygląda jak kurczak, bo kiedy widziałeś kaczkę, która była taka żółta? To kurczaczki malutkie są żółte. No, wcale nie. No tak, przecież kaczki są gumowe. Albo brązowe, albo są takie... Czy ty widziałaś kiedyś gumową kaczkę w wannie? Proszę mi powiedz, jakiego jest koloru? Gumową kaczkę w wannie, czy zwykłą kaczkę? Widzisz, nie tylko ja uważam, że kaczki są też żółte. Jakie kaczki są żółte? Wy kaczki chyba nie widzieliście nigdy. Czy wy do parku chodzicie w ogóle? Ja nie wierzę. Kaczki są, przepraszam bardzo, brązowe i takie delikatnie zielone. Tak? Co to w ogóle ma być? Znaczy bardzo, mi się podoba cieniowanie. Podoba mi się cieniowanie, będę szczera. Na zasadzie tutaj jest plus. I proszę bardzo, i jakiego koloru jest ta kaczka? Słuchaj, ta chociaż ma w jakiś sposób zrobione jezioro i proszę bardzo, tutaj widzę również trawę. Moja też miała jezioro zrobione. Słuchaj, ja nie wiedziałam, czy twoje to jest jezioro, czy dla ciebie to jest ten, wanna. Ja nie wierzę. Chcesz mi powiedzieć, że... Czy...
Czy to się powiedzieć, że... Czy to się powiedzieć, że moja kaczka nie wygrała? Posłuchaj, bo jesteś po prostu, już się dowiedzieliśmy, że ty po prostu nie umiesz biologii. Czekolet ty miałeś z biologii. Dwie, lecz zdałeś. Trzy miałem. Wiesz co, nie, ja jej udowodnię. Flami. Ja udowodnię, widzę, że ja jestem bardzo dobry. Tak zwierzęco, proszę bardzo. Ja jej udowodnię, że oni są wszyscy w błędzie. Tak, oni są w błędzie, kochanie, ale to jest kolejny raz, kiedy mamy po prostu ptaka jakiegoś. Już ustaliliśmy, że że masz problem z biologią, więc ja nie wiem, czy będziesz w stanie... Nie mam problemu z biologią, jestem doskonałym rysownikiem flamingów. Rysowałem w swoim życiu co najmniej 0,25 flaminga. Czym było te 25, przepraszam bardzo? Nie wiem, ale na pewno gdzieś jakiś bazgrą, który zrobiłem, kiedyś przypominał flaminga, więc... No to słuchaj, może się uda do końca, no nie wiem, może po prostu się tutaj komisja nad tobą, no wiesz, że będzie w stanie powiedzieć, no ten czekolad jednak to, no nie jest aż tak źle. Chociaż ja nie wiem. Proszę bardzo. Czy jakiego koloru flamingi mają dziób? To mnie zastanawia. Nie wiem. Powiem ci szczerze, nie mam pojęcia. Ale myślę, że trzeba robić to, co trzeba, czyli po prostu, wiesz, hity. Ja robię, proszę bardzo, bardzo ładnego flaminga. Mam nadzieję, że sędziom się spodoba. I ponownie chyba myślę, że robię go... prawda? Nie wiem. Ja nie wiem. Powiedzmy, też... że pomarańczowy. Nie wiem, powiem ci szczerze. No jak to nie wiesz? Przecież rysujesz flaminga. Jaki kolor robisz dziób flamingowi, no? A to ci nie muszę mówić. Przecież ty jesteś moją konkurencją na rynku pracy. Jakby... Mogłabyś powiedzieć. Nie, poczekaj. Ja w ogóle nie pamiętam, jaki flamingi mają ten. Jaki mają flamingi przecież... Czy one nie mają takiego dużego tego? Dużego dzioba? Flamingi nie, to jak to się nazywają? Te takie, co tak połykają ryby w całości. To nie są flamingi, to są... Jesteś pewien, że to nie są flamingi? No nie, flamingi są różowiutkie i miłe i sympatyczne i dokładnie. Aha, no ja nie wiem, powiem ci szczerze. Twój flaming prawdopodobnie będzie wyglądał na bardzo niemiłego. Czemu? Mój flaming wygląda na bardzo sympatycznego. Proszę bardzo, tylko nie ma nóg. Mój flaming nie ma nóg, to jest problem. Robię to, co flamingi wszystkie robią, czyli robią tak. Dobre, ja zapomniałam. To jest jedna. A druga... O Boże. Sobie gdzieś tam idzie w dół. I teraz szybko. Pyk. Mój flaming! Mój flaming ma złamaną nogę! Wiesz, flamingi mają złamane nogi. Ale to nie wygląda zbyt dobrze, ja powiem ci... Wyszedł trochę dinozaur. Tak, to chciałam sama powiedzieć. Hej, nie oceniamy. Oni ustawiają wszystkie... Tak, na pewno! Nie wygrałeś raz, to już jest wszystko ustawione, to już wszystko oszukują, jeszcze ciebie nienawidzą. Okej, ten jest bardzo ładny. Ciekawe, kto mógł go zrobić. Nie wiem, ale go oceniam bardzo... Nawet go jeszcze lepiej oceniam. Bardzo dobrze go oceniam. Bardzo dobry flamik. Ten też jest bardzo ładny. Chciałbym go ocenić na 5, ale z jakiegoś powodu zepsuła mi się gra. Nie wiem czemu. Nie mogę go ocenić. Ja go ocenię na 4. Ten użytkownik postarany bardzo. Ocenię go na... Różowa kura! To ja dałam 3. To jest różowa kura. Kura dostanie ocenę ode mnie. To na zasadzie... kolory się zgadzają. Tak, ja dam trzy, powiem ci szczerze, bo ja widzę tutaj wizję, tak? Ja widzę, to jest taka awangarda, to jest taka, wiesz, groteska. Używaj. To jest różowy nietoperz. Tak, to samo chciałem powiedzieć, różowy nietoperz. Trzy. Taki... śliczny taki, powiem ci szczerze. Jest dobrze. Mogło być... Macie szczęście. Wasze grzechy zostały odpuszczone. Od teraz będę może wam lajkował też. Runda numer 3. Co za beznadziejny temat. Człowiek. To za beznadziejny temat, po to jest niemożliwe. Człowiek. Jezu, jakie nudne. Boże. Mam pomysł. Oho, no i zrobi. Mam nadzieję, że zczają, o co mi chodzi. O Jezu, czy ty zrobisz tego, to takiego człowieka, który jest na takim kole? Co? Nie, no weź, co ja jestem, Leonardo da Vinci? No ja nie wiem, słuchaj!
No ja nie wiedziałam, bo ty powiedziałeś, że mam nadzieję, że z czaju. No to panie, ja nie wiem, co nam czaić. Na zasadzie człowiek to człowiek, nie? No co ja ci poradzę, o. O, proszę bardzo, pyk. O, proszę ciebie bardzo. Wiesz co, dobra, nie, przesadziłem. Co? Przesadziłem. Co? Chciałem zrobić pixel arta. Jezus, co... No nie, no powiem ci tak, zrób po prostu człowieka, to jest najgorszy temat, bo jest najprostszy, to jest niemożliwe. Dobra, powiedzmy, że... O, ja się nie poddaję, robię pixel arta. Powiem ci szczerze... Robię pixel arta, proszę to bardzo. To se rób! Proszę cię bardzo, rób sobie takie w takim razie rzeczy, ja mam inne, ważniejsze kwestie do zajęcia się nimi, naprawdę. I teraz tak, teraz niektóre z tych elementów muszą być cieniowane, o... Czoklet, powiedz mi, dlaczego ty tak stękasz? Bo się męczę. Czemu odczuwam się męczysz? Odczuwam ogromne męki, bo rysuję. Czemu? I jest mi ciężko. Powiem ci tak, jaki to jest problem? W zasadzie to jest najprostszy temat ever. Nie, bo przekombinowałem jak zwykle. To już wydaje mi się, że to jest twój problem. Przekombinowałem jak zwykle, proszę bardzo. Powiem ci, że mógłbyś normalnie zrobić tak jak każdy człowiek. I byłoby dobrze. Ale nie, Ale wybrałem przemoc. Zrobię mu czerwoną czapeczkę. Ja się świetnie bawię, sobie jeszcze cieniowanie dołożę, proszę bardzo. I będzie hit, słuchaj. Ja też sobie cieniowanie dołożę i zobaczysz, że jeśli znajdę koneserów wśród osób, które oceniają, to będzie hicior. A jeśli nie znajdę koneserów, to znaczy, że oni są koneserami i się nie znają, no co ja poradzę. Zobaczymy. Myślę, że mój człowiek jest całkiem człowieczy, szczególnie nie dorysowałam mu ucha z tego powodu. Jest, człowiek, widać. Proszę bardzo, damy to 3. Jest, jak są te takie filtry na jakichś aplikacjach, które robią takie coś, takie komiksowe. Tak, uważam, że naprawdę fajnie, tylko widać, że osobie zabrakło troszeczkę czasu, żeby to dopracować. Co to za babuszka? Z zielonymi włosami, co to za babuszka? Czego akurat babuszka? Czemu babuszka? Przecież to widać, że to są włosy. To widać, że to jest człowiek. Człowiek. No, babuszka, no to jest człowiek. No babuszka, no. To jest o. To jest? Za robot. To nie jest człowiek. To jest purple guy. Co to jest purple guy? Jeden. To nie jest człowiek, to jest jakiś robot. Komentarze pod filmem, proszę wytłumaczcie Genali, kim jest Purple Guy, okej? Okay? Wytłumaczcie Genali, kim jest Purple Guy, bo ona widocznie to jest tutaj, ktoś no, z Pop Playtime? Jakby... No, przeczytasz komentarze pod filmem, to się dowiesz? O, to jest bardzo Agu. Ładne, 4. Hej, to jest artystyczne. To jest zarys człowieka, ale to jest ktoś, kto zrobił sobie zdjęcie takie pod słońce i mu się ekspozycja zmieniła. Powiem ci szczerze, nie jestem fanką, bo tutaj może... O! Temu 3, proszę bardzo, wiedział, że to jest człowiek niedokończony, ale naprawdę ktoś się postarał, bardzo mi się podoba. A nie kurczę, jakieś roboty tutaj rysuje, miałeś bardzo prostą sprawę, czyli narysuj człowieka, a chłop narysował maszynę. No to przepraszam bardzo, maszyna, to jest w ogóle nie... To jest niezrozumienie tematu! To... Niezrozumienie tematu zupełne. Weź, daj spokój. Nikt Dramat. Nie wie... Nikt nie zna wizji artysty. Nie rozumieją wizji artysty. Jaka to jest wizja artysty? Jak miałeś człowieka, to nawet człowieka nie przypominało. To przypominało człowieka? Komentarze, proszę obrońcie mnie. Proszę obrońcie mnie. Watermelon? Super, super, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Okej. Widzę, że cały czas jesteśmy, wiesz, w takim ciekawym tutaj podejściu, nie? Okej. Watermelon to jest arbus, prawda? Tak, to jest arbuz. Bo potrzebowałem się zastanowić, Nie, watermelon to jest wodny melon. Teraz to mnie nie oszukasz. Teraz to już jak przyznałaś mi raz rację, to już nie ma odwrotu, proszę bardzo. Trzeba to teraz wypełnić. To będzie taki watermelon sugar, że po prostu Harry Styles przyjdzie i go zje. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Od kiedy ty jesteś takim fanem tego? Hej, to jest piosenka bardzo stara, już nikt jej nie pamięta, okej? Okay? Nikt mi słowem się nie odezwie do mnie. Trochę wyszło grubo, ale nie jest źle. My widzimy tutaj, kochani, my widzimy tutaj skarby, całą koncepcję, mam nadzieję, że osoby, które teraz widzą to, myślą sobie, Genali, no hit, bestie, no hit, ty to umiesz. Ty to potrafisz. A nikt mi nie powie, że ja umiem i potrafię, tak? Przecież... Nikt,
Nikt nie doceni mojej ciężkiej pracy, którą tutaj wykonuję, a wykonuję doskonałą pracę. Gdybyś tylko generalnie widziała, jaką ja pracę wykonuję, to byś pomyślała, to jest arbuz. Abym zjadła arbuza. Tak byś pomyślała. Tak? No to powiem ci, że jak ty byś zobaczył moje, to byś po prostu jeszcze bardziej się w tego arbuza wkleił, ponieważ moje wygląda tak, Boże, cudownie, na zasadzie mój wygląda na takie soczystego arbuzika. No zobaczymy. hapsnęłabym sobie, powiem zobaczymy, ci szczerze. Zobaczymy, bo ja jestem pewien, że mój arbuz jest bardziej soczysty niż twój. Proszę bardzo. O! Rywalizacja? O, tak, dokładnie tak, proszę bardzo. O, jeszcze 50 sekund, to o panie. Nikt takiego arbuza nie widział ładnego, nikt! Zobaczymy. Zobaczymy. Konkurowanie między sobą mi się podoba. O, zepsułem. Nie zdążyłam, ale dobra. Zepsułem cień. Cicho, kompletnie. Zobaczymy. O, bardzo ładne. Powiem szczerze. Trochę tak. Niedokończony, ale tak. Nie, no widzisz, że to jest arbuz, no to widzisz, że to jest arbuz, tak? Mm-hmm. Hit, totalnie. Bardzo mi się podoba. Proszę bardzo, następnie, kolejna osoba. Co mamy tutaj? Arbuzable. Trochę zbyt zielony, ale może być. O, ale jaki brzydki. Ładny. Jaki ale brzydki. Ładny, dwie gwiazdki. Jaki różowiutki. Dwie gwiazdki. Ja ci dam zaraz, ja ci zaraz dwie gwiazdki dam, wiesz co? Dałam dwie gwiazdki. Hater, jesteś hejterem. Hejterką. Tutaj dam trzy, bo tutaj widzę, że ktoś się postarał, takie nawet szlaczki zrobił, widać, że to jest arbuz. Naprawdę myślę z głową i z gustem ktoś to tutaj wykonał. Następnie mamy, to jest ta osoba, która tak robi na początku na czarno. Okej, okay, czyli powiedzmy też trzy. Wszyscy mają trzy, proszę bardzo. To wygląda bardziej jak taki kawałek pizzy, ale też jestem, No powiedzmy. Taki, powiem ci szczerze, dla mnie trochę wygląda jak mniej niż arbuz, jak agrest. To no, bardzo w sumie. Wygląda jak agrest, prawda? Prawda? Ale widać, że może komuś po prostu czasu zabrakło. Tak też może być. I... Dziękuję. Ja stąd wychodzę. Dobra, daję ostatnią szansę, jako że jestem litościwym człowiekiem. Robak! Robak? Robak! Ej, ale tematy normalnie wszystko pod ciebie jest robione, wiesz co? To są tematy pod ciebie. Jak ty to? Tutaj, no nie wiem, dogadałaś się z twórcami gry czy coś. No, ale come on. Czego? No bo ty lubisz robaki rysować. Ty jesteś, nie. Ty cały czas się pytasz, czy bym cię kochał, gdybyś była robakiem. I byś mnie kochał, jakbym była robakiem? Zależy. Czy byłabyś ładnym robakiem, czy brzydkim robakiem? A to jakie są ładne robaki? Jeszcze nie wiem, nie jestem specjalnym od robaków, ale prawdopodobnie musiałbym zostać, aby cię sklasyfikować i ocenić. O, wiesz co, ale powiem ci, że ja biorąc pod uwagę twoje umiejętności ostatnio dotyczące biologii, to ja się boję. Może jednak ja... Ale ja moje, ogóle... moje, moja klasyfikacja dotycząca biologii, nic z nią nie jest nie tak. Posłuchaj, jeżeli zrobisz coś tak słabego, jak ja cię znam, zrobisz jakieś takie jabłko z robakiem, Wcale nie. A co robisz lepszego? Zaraz zobaczysz, nawet jeszcze robaka nie zacząłem rysować. O, proszę bardzo. O. Dobra, narysowałem ziemię. Wow, cudownie, wspaniale. Czoklet, myślę, że już powinieneś dostać full punktów. Powinienem. Jeszcze tak. Robaka, a nawet jeszcze, dobra, dalej ziemię rysuję. Nawet jeszcze robaka nie ma. Jeszcze Boże. Nie ma robaka, ja jestem dobry, Boże, nawet robaka ja jestem nie szybki. Ma. Zrobię to szybko. Okej, okay, to będzie trudniejsze niż myślałem, trochę mi czas ucieka. Czoklet, nie przemyślałeś tego. Oj, czoklet, nie przemyślałeś tego zupełnie. O, ja jeszcze zrobię jakieś dodatki. Jak to dodatki? Nieważne. A tu będzie miał... co jeszcze taki robaczek może mieć? O, może mieć oczy? Dobra. Powiem ci, moje arcydzieło może zostać niezrozumiane. Będę zobaczymy. Zobaczymy. Wydaje mi się, że ja zrobiłam w ogóle gromadkę robaków, oni są w grupie, razem, tańczą, tak, i zaraz zobaczysz zresztą, po prostu, robak. Zdecydowanie. Robak, proszę bardzo, ja to widzę i ja myślę sobie, robak, tak. Więc hit, powiem ci szczerze, trzy gwiazdki, let's go, proszę bardzo, idziemy dalej. Robak. To też jest robak? Bardziej, dobra, dam dwie gwiazdki, bo to trochę bardziej wygląda jak parówka. A mi się podoba. To wygląda jak ten tak, bo robaki mają taki pierścień też. Zapomniałem go narysować. No nie wiem, dla mnie to trochę wyglądało jak parówka. Tańczą. Tak.
trzy robaki tańcz. Dobra, pięć gwiazdek, bo jestem miłym miły chłopakiem. Liczę, o, robak. Liczę, że otrzymam również od ciebie pięć. Dostaniesz cztery. Dostałeś zdradzony. Cztery. Dostałeś cztery, bardzo mi się podoba, że ten robak rzeczywiście się uśmiecha. To bardziej, powiem ci szczerze, na dwie gwiazdki oceniam, jakaś gdyż ponieważ... Tak, to wydaje mi się, że to jest bardziej wąż. Jakby nie robak, robak powinien być robakowaty. Tutaj bardziej jest inny vibe. O, a, wąż. To nie jest robak, to jest... Czy wąż jest może robakiem? Może gąsienica? Nie, gąsienica, tak nie wyglądają twoje gwiazdki. To wygląda jak wąż, no nie? Przecież no troszkę, jakby... taki złożony... A węże nie są robakami. O! To jest fajne. Nie, są takie robaki zielone, takie właśnie gąsienicowe. Są takie, tak? są. Ale gąsienice, raczej robaki nie mają tych języków, czy mają języki? Nie wiem. Mówię ci, że dopiero studiowałbym robaki dopiero, kiedy ty byś była robakiem. O! Moi drodzy, i tym sympatycznym, Paweł, pięknym, doskonałym akcentem. Gwiazdkę. Doskonałym akcentem, ojejku, ten film podsumowuje całą naszą pracę. O jedną gwiazdkę, o jedną gwiazdkę dzisiaj, o jedną gwiazdkę wygrałeś. Myślę, że to jest ex aequo. Prawda wyszła na jaw.